Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku wypłacił już 2 600 000 zł w ramach dodatku solidarnościowego. Świadczenie jest pomocą finansową dla pracowników, których dotknęły skutki pandemii. Prawo do dodatku w wysokości 1400 zł przysługuje osobom, które po 15 marca 2020 roku straciły pracę lub ich umowa wygasła z powodu COVID-19. Do białostockiego oddziału ZUS wpłynęły 2300 wniosków o to świadczenie. Zakład wypłacił dodatki solidarnościowe już dla 2000 wnioskodawców. Świadczenie to jest wypłacane możliwie jak najszybciej. Zrealizowaliśmy już 90% wniosków. Z naszych danych wynika, że najczęściej o te środki wnioskują kobiety, bo w 59%. Jeśli chodzi o przedział wiekowy, to najwięcej wniosków składają osoby w wieku od 26 do 35 lat. Świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym już zarejestrowanym w Urzędzie Pracy, przy czym wypłata dodatku solidarnościowego zawiesza wypłatę zasiłku dla bezrobotnych i stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji. Nowe świadczenie skierowane jest dla osób, z którymi po 15 marca 2020 roku pracodawca z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony wygasła. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku. Wynosi on 1400 zł miesięcznie i przysługuje od czerwca do sierpnia. Jednak jest pewne ograniczenie, a mianowicie nie można go otrzymać wcześniej niż za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek. Za osobę pobierającą dodatek solidarnościowy opłacane są składki emerytalna i rentowa, a także składka zdrowotna. Płatnikiem tych składek jest ZUS. Nalicza je od kwoty dodatku solidarnościowego. Jednak co ważne, składki nie pomniejszają wypłaty, ponieważ są finansowane z budżetu państwa. O świadczenie można wnioskować wyłącznie drogą elektroniczną na platformie usług elektronicznych ZUS. Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będzie dostępna także na PUE ZUS.